Hej, hej, witaj serdecznie, Kamila z tej strony. W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak wykonać miks mediowy Blade Ram z użyciem starych kawałków kredek. Bardzo często w moich pracach wykorzystuję formę recyklingu i lubię się bawić mediami. Zaczynam od przygotowania podłoża. W tym przypadku korzystam z pasty piaskowej i pasty do spękań. Chciałam uzyskać taką nierówną fakturę, podłoże pod tymi kredkami, zanim zacznę doklejać resztę kompozycji. Ostatecznie powiem szczerze, że najlepiej sprawdziłaby się sama pasta pękająca, ale jakąś wizję miałam taką, żeby wykorzystać obie, żeby to była większa różnorodność. Jeżeli chodzi o te media, pasta piaskowa jest fajna, jeżeli chcecie używać później jakieś media w formie suchy pędzel, wosk, coś w tym stylu, żeby wydobyć tą teksturę. Jeżeli chodzi o spękania, to lepiej jest używać rzeczy, które wciekną w spękania, żeby te spękania były widoczne. Tak czy inaczej, no u mnie obie te techniki się pojawią dzisiaj, więc jedna i druga pasta spełnią swoje zadanie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pastę pękającą, no to warto ją zostawić, niech wysycha samodzielnie. Wtedy te spękania będą równomierne i nie narazicie całości na odpryski, na to, żeby ta pasta zaczęła się łuszczyć i odpadać. Natomiast jeżeli ona będzie suszona nagrzewnicą, no to może się zdarzyć tak, że właśnie łuski będą odpadać i, no i zostaniecie bez tej tekstury. Poza tym nie każde medium dobrze reaguje na suszenie nagrzewnicą, szczególnie bardzo ciepłym strumieniem powietrza, bo wtedy mogą się nie wytwarzać te łuski, te spękania. Poza przygotowaniem podłoża szykuję sobie, jak widzicie, poszczególne elementy, czyli podmalowuję wszystko gesem. Suszę, tak jak przed chwilą mówiłam, żeby nie suszyć, suszę mój Blade Ram, ale tylko w tych miejscach, gdzie jest pasta piaskowa. Owszem, dostaje się trochę paście pękającej, ale staram się unikać tego miejsca. No jednak filmy kręcone podczas live'ów mają to do siebie, że musimy używać nagrzewnicy, żeby projekt skończyć w miarę logicznym czasie i nie przedłużać. Tutaj nakładam już chyba drugą warstwę gesso na metalowy element i ten żywiczny. Laleczka jest z żywicy i tak samo z żywicy jest ten ornamencik, który użyję jako podstawy mojej kompozycji. Tu sprawdzam w tej chwili, czy już wszystko wyschło. Spękania już się pojawiły, tego nie widać jeszcze na filmie, ale na ten moment się pojawiły. Natomiast pasta piaskowa widać, że jest wciąż taka szara, więc ona jest wciąż mokra i wciąż nie chce wyschnąć. Dlatego przyspieszam to używając nagrzewnicy. Ja też powiem szczerze, nałożyłam dość grubą warstwę, bo nakładałam szpachelką tak, no, nie za delikatnie, no ale chciałam mieć tą fakturę, więc tutaj sama sobie naszkodziłam, jestem szkudna. Przyklejam całość na medium żelowe. Generalnie w tym celu możecie wykorzystać medium żelowe, żel medium, heavy body żel, jakikolwiek medium na bazie akrylowej, które macie pod ręką, byleby było bardziej w formie żelu niż lejące. Ponieważ no, warto no, po pierwsze zadbać o to, żeby to w miarę szybko wyschło, a po drugie, żeby to nie spływało i nie przesuwało się Wam wiecznie, dopóki nie przyschnie. Ułożyłam sobie kompozycję. No i teraz tak, sprawa wygląda następująco. Generalnie każdej kredce miał być przypisany odpowiedni kolor stęczy, ale jak większość z Was wie, ja jestem turkusolubna, więc dodałam jeden dodatkowy element, pędzelek,
który będzie u mnie w kolorze turkusowym. Osobno sklejam sobie figurkę ze skrzydełkami, żeby też w międzyczasie, kiedy ja będę pracować z całością Blade Ramu, on mi związał. Medium żelowe dość mocno dobrze trzyma, jak już zaschnie, ale właśnie, bardzo długo wiąże. W zależności od tego, jak grubo go używacie, jak dużo go używacie, no to dość długo idzie no, sam ten moment wiązania. Z kolei, jeżeli używacie na grzewnicy, no to może się zdarzyć tak, to już też wspominałam bodajże o tym na jednym z moich live'ów z bombeczkami, że jakby z wierzchu zrobi się skorupka, natomiast w środku ono nadal będzie w tym niezastygniętym stanie, przez co może albo zacząć się psuć, albo może w końcu summa summarum odpaść. Dlatego przy pracach z mediami ja osobiście nie zalecam pośpiechu, nie zalecam pośpieszania na grzewnicą. Owszem, w niektórych wypadkach jest to konieczne, ale to należy stosować z rozwagą. No chyba, że prace, które robimy, robimy tylko na chwilę, żeby je pokazać, a potem jak się rozpadną, to będziemy poprawiać. Fakt faktem jest, że jeżeli potrafimy to naprawić, to żaden problem jak się rozpadnie, prawda? No jednak ja osobiście lubię, jeżeli coś jest zrobione dobrze i dokładnie. Szczególnie jeżeli wieszam to na ścianę, nie chcę, żeby mi to spadło. Ok, tu wciąż ta pasta piaskowa jest jakby mokra, dlatego zdecydowałam się na wierzch nałożyć jeszcze tej pasty do spękań, żeby jakby ujednolicić fakturę, a dodatkowo stwierdziłam, że moje kredki też mogłyby dostać troszeczkę tam jakiejś fakturki i zostawiam to tak na chwilkę, żeby sobie tam podeschło. W międzyczasie poogarniam sobie wszystko inne, to co muszę mieć do pracy. Wchodzi do gry na grzewnica, aczkolwiek na kredkach już też, bo to była cieniutka warstwa, więc spękania się pojawiły. Zależy mi na tym, żeby to medium żelowe troszkę związało, ponieważ będę używać gessa do podmalowania kredek, do tej pierwszej warstwy, na którą będę kładła farby. Gdybym używała farb kryjących akrylowych, to bym nie używała gessa. Natomiast farby Delusions, z których ja tu zamierzam skorzystać, są półtransparentne. A jak widzicie, jak moje kredki i jak to się mówi, każda jest z innej parafii. Część to ołówki, część to kredki, a jak się później okaże, jedna to jest kredka w ogóle akwarelowa, więc tutaj w ogóle też ubaw. Niemniej jednak to medium żelowe musi związać, zanim zacznę je rozwadniać z użyciem farby, gesso i tak dalej. Także tutaj suszę. Pamiętajcie o rzeczy, o najważniejszej, takiej najważniejszej, dosyć ważnej przy suszeniu i używaniu później farb akrylowych. W momencie, kiedy suszycie cokolwiek, to wszystkie przyklejane rzeczy również nabierają tego ciepła. I jeżeli od razu, bezpośrednio po suszeniu zaczynacie malować, to ta farba, którą nakładacie, schnie bardzo, bardzo szybko. Jeżeli są to elementy metalowe, możecie się spotkać nawet z czymś takim, że przy korzystaniu z pędzla syntetycznego ten pędzel zacznie Wam też się odkształcać bądź zwichrowywać przez to, że ciepło oddawane przez nagrzany metal może wpływać na to włókno właśnie, w zależności od tego, jaki gruby jest ten pędzel, jakie grube ma włókna. Także to wszystko jest ze sobą powiązane i warto to mieć na uwadze, warto wiedzieć, dlaczego to się tak dzieje, bo później możecie się dziwić, że na przykład właśnie nie możecie popracować z farbą akrylową, bo ona zbyt szybko zastyga. A zastyga dlatego, że element, który malujecie, jest nagrzany i on automatycznie suszy tą farbę jeszcze przed dostępem tego powietrza. I tutaj właśnie widać, jak jedna z moich kredek ma końcówkę różową, bo to jest kredka właśnie akwarelowa.
Wilgoć z Gessa zaktywowała pigment w graficie, także tutaj to wygląda w ten sposób. No, podsuszam sobie, bo będę kładła już teraz warstwy farb. No i ja sobie wymyśliłam tak, że te farby będą się jakby rozlewać po powierzchni. Także będę nakładać na każdą kolejną kredkę i rozwadniać resztę już na płaskiej powierzchni Lightroomu. Nie wiem, czy to widać w tej chwili na filmiku, ale po lewej stronie w górnym rogu właśnie odpadła, znaczy właśnie podczas suszenia odpadła mi łuska ze spękanej pasty. Tyle, że to jest z tej strony, gdzie była pasta piaskowa pod spodem i tutaj właśnie nie związała dobrze, dobrze nie związała ta spójność ich w spoiwo. A to, co robiłam, czemu machałam tym Lightroomem, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Chciałam to troszeczkę ostudzić powietrzem, żeby farbki, z których korzystam, nie wysychały mi zbyt szybko, żebym mogła właśnie je rozwodnić i dalej z nimi popracować. Także pamiętajcie schłodzić trochę powierzchnię tego, z czym pracujecie zaraz po suszeniu. No i tutaj zabawa z kolorami, trochę w akwarele, trochę po prostu w samokolorowanie. Realizuję swoją wizję i swój plan. Jak widzicie, z farbami akrylowymi można zrobić dużo, bo można właśnie wykorzystać je jako akwarele, a można wykorzystać je jako permanentny kolor farby. Nie przejmuję się tym, jak zajadę troszeczkę na inną kredkę. No, starałam się dobrać jak najmniejszy pędzelek, ale wiadomo, podczas live'u człowiek się śpieszy i czasem ręce się trzęsą. Mi to bardzo często. Na live'ach się dosyć dużo stresuje. Także tutaj żaden problem, bo to można albo zebrać ten kolorek i pomalować jeszcze raz na inny kolor, na wcześniejszy kolor, to co wyschnie. No, tak czy inaczej jest możliwość poprawy, więc nie stresujcie się, brnijcie dalej w to, co tworzycie. Na pewno uda Wam się coś fajnego podziałać. Tak jak mówiłam, turkusik musi być. Tutaj sobie wymyśliłam właśnie, że będzie to przejście. Tyle, że moja farba, jak widzicie też no, na filmiku, jest dosyć taka no, już zglutowiała. No bo ona ma już swoje lata. Ale skorzystałam z zupełnie innej, w tym kolorze, który mi był potrzebny i też sprawdziła się całkiem nieźle. No i tutaj działam dalej i zostały mi jeszcze dwa kolorki. W miejscu, gdzie mi wyszedł ten różowy pigment z kredki, będzie fioletowa kredka, więc ten fiolet zrównoważy ten róż. Także też całkiem fajnie mi się to zgra. Tu podmalowuję pędzelek, żeby sam pędzel był też turkusowy. Tak naprawdę to jest moja wizja, ale no, można było na przykład pędzla w ogóle nie pokrywać, tylko samą końcówkę zamazać, tak? No i ja chciałam mieć całość tęczy. Tak czy inaczej i tak ta całość tęczy w miejscu, gdzie jest pędzelek, nie jest zachowana, no bo tam przyjdzie element główny, czyli ta laleczka ze skrzydłami. Podsuszam całość, bo będę jeszcze poprawiać pewne rzeczy. Ja jestem z tych osób, co nie lubią niedoróbek. Jak gdzieś coś widzę, to muszę to poprawić. Mam po prostu taką nieodpartą presję, że muszę to poprawić. I tak jak pod każdym kątem oglądam swoją pracę i widzę gdzieś szczeliny z białym kolorem, z białym podkładem, to staram się to wszystko zakryć, zamalować i popoprawiać. Także tutaj trochę poprawiania jest, no ale to każdy z nas ma jakąś swoją formę tworzenia.
I myślę, że jeżeli chcemy, żeby coś było dopracowane, to tak długo pracujemy, aż po prostu to osiągniemy ten efekt zamierzony, ten, który chcemy mieć, i jesteśmy zadowoleni z naszego dzieła. Także no, ja tutaj też muszę trochę podziałać, popracować, żeby być zadowolona ze swojego efektu. O, udało mi się wymienić wodę, żebym miała pięknie i czysto. I teraz działam dalej. Przepraszam. Tu przy podmalowywaniu dołu pokazywałam, że wyszłam troszeczkę poza rejony i podmalowałam ornament, na którym to wszystko się trzyma, rzekomo trzyma. Ale zawsze w takich momentach, jeżeli znowu coś Wam gdzieś wyskoczy, pamiętajcie, że możecie skorzystać z gessa. Z gessa, którym zamalujecie to z powrotem. Chyba najgorszym pigmentem, który nie chce współpracować z gessem, to jest kolor różowy. Część farb uzyskuje swój kolor właśnie różowy z, nie wiem z czego, ale z czegoś takiego, że ten róż wychodzi spod białego gesso zawsze. Owszem, ten różowy jest ładny, ale jeżeli przyjdzie Wam kiedyś do głowy wtedy go zatuszować, to może być dużo, dużo z tym problemu. Niemniej jednak ja tu akurat miałam kolor zielony i żółty bodajże mi wyszedł na ten ornament, także bez problemu sobie to zamaluję gessem właśnie. Teraz poprawiam to, co na samym początku zaciapałam, czyli żółty na zielono i zielony tutaj domalowuje wszystko. No bo musi się wszystko zgadzać przecież, prawda? No i okej, projekt jest taki dosyć szybki, dosyć łatwy i przyjemny. Teraz poprawki i no w zasadzie wykończenie. Do wykończenia zazwyczaj w pracach mediowych należy rozświetlenie bądź podbicie szczegółów. Tutaj szczegółami są tekstury z tła. No i tekstury, które uzyskałam na kredkach. Oczywiście nic nie może się zmarnować. W art journalu zawsze wykorzystuję resztki pigmentów, które mi gdzieś tam zostały, bo takie strony też można wykorzystać, jak nie na start, znaczy na start, na zasadzie do szybkiego wpisu, to można wykorzystać właśnie na start, jeżeli boimy się zacząć. Podsuszam całość. I nadal przykładam się do podsuszenia klejenia, dlatego że używałam farb mokrych i wody. Na moje biureczko wjechały pędzle syntetyczne, których używam do albo suchego pędzla, do techniki suchego pędzla, albo właśnie do nakładania wosków. Są to pędzle syntetyczne, ale takie dosyć sztywne i bardzo fajnie się nimi pracuje. Używam farby koloru złotego do zrobienia takich przecierek i techniki suchego pędzla. Więc tylko tak mydziam troszeczkę, żeby rozświetlić i ozłocić ten cały mój Blade Ram. Jak widzicie, rozcieram sobie tą farbę na macie. Możecie w tym celu wykorzystać ręcznik papierowy albo jakikolwiek inny papier w formie kartki, to szybciej Wam jakby zadziała, szybciej Wam wyjdzie. Natomiast no, ja korzystam z pracy z podkładki szklanej, więc tutaj troszeczkę dłużej muszę pomachać pędzlem. W tej chwili dodaję chlapania, bo stwierdziłam, że z chlapaniami to całkiem fajnie będzie wyglądać. Jako że wykorzystuję farbę, która była na macie, no i tam była trochę przyschnięta, to robią się mi glutki, więc je wyciągam właśnie palcami z włosia pędzla. No i w zasadzie to ten etap mam już skończony, tylko zostaje mi podsuszyć, no i mam jeszcze wosk. Wosk jest w kolorze Gold Patina. On jest taki jakby dwutonowy. Na ciemnym jest złoty z takim pobłyskiem patynowym.
Dlatego na jasnym jest bardzo, 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 bardzo nieznacznie widoczne i postanowiłam nim rozjaśnić, rozświetlić, tylko dodać błysku mojej wróżce. I oczywiście, żeby wszystko razem się zgrywało, to mojemu napisowi. Oczywiście, żeby to było spójne, dodaję też trochę tych rozświetleń na całości mojego Blade. No i w zasadzie to wszystko. Zostaje tylko posklejać elementy w całość i można wieszać na ścianie. Mam nadzieję, że moje pomysły, moje porady Wam się przydały. Polecam resztę moich filmików z tej serii, wcześniejsze. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi, to zapraszam do subskrypcji kanału i do odwiedzin. A tymczasem żegnam się już z Wami, dziękuję za obecność i do zobaczenia. Pa!